Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Zaś jeżeli chcesz i możesz wesprzeć rozwój mojego kanału, wpłać symboliczną złotówkę na moją kanałową zrzutkę. Link w opisie filmu i na banerze kanału. Jestem smakoszem. Od zawsze kochałem próbować nowych smaków. Żadna potrawa nie wzbudzała we mnie obrzydzenia, jedynie ciekawość. Zaczęło się od testowania wszystkich dań w pobliskich restauracjach. Od budek z chińskim żarciem czy kebabem po droższe knajpy. Próbowałem również gotować samemu. Na szczęście w dzisiejszych czasach dzięki internetowi można kupić każdy możliwy składnik. Więc samemu robiłem dania, których nie było w ofercie okolicznych restauracji. Wyczuliłem kubeczki smakowe do tego stopnia, że wyczuwałem każdą przyprawę użytą do ugotowania próbowanego przeze mnie dania. Potrafiłem bezbłędnie określić każdy składnik. Niestety, po pewnym czasie dostępne jedzenie zaczęło mnie nudzić. Znałem smaki wszystkich rodzajów mięsa, każdego z owoców morza. Rozpaczliwie potrzebowałem nowego smaku. Czegoś, co oszołomi moje kubki smakowe. Zacząłem popadać w depresję. Ulubione dotąd potrawy przestały mnie cieszyć. Znalezienie nowego, fascynującego i obezwładniającego dania stało się moją obsesją. I znów na ratunek przyszedł mi internet. Natrafiłem na pewną stronę zrzeszającą osoby o takich samych zainteresowaniach jak moje. Co prawda była anglojęzyczna, ale na szczęście dosyć dobrze znałem ten język. Na stronie znalazłem wiele bardzo ciekawych przepisów. Doświadczenia innych smakoszy, kulinarne oceny potraw, o których nawet wcześniej nie słyszałem z najdalszych zakątków świata. Jednak moją uwagę przykuły artykuły dotyczące zwyczajów jedzenia ludzkiego mięsa. Zacząłem korespondować z innymi użytkownikami tego forum. Wymienialiśmy się doświadczeniami i przepisami. Nareszcie znalazłem bratnie dusze. Długo musiałem czekać na to, aby mi w pełni zaufali. W końcu jednak zostało mi zadane pytanie, czy jesteś gotów na najbardziej niesamowite dania, jakie kiedykolwiek jadłeś? Byłem gotów. Jeden z członków forum był Polakiem. Miał na imię Andrzej. Zobowiązał się przysłać mi najsmakowitszy kawałek mięsa, jaki istnieje. Z niecierpliwością czekałem na kuriera. Paczka przyszła już następnego dnia. Kilogramowy kawał uda wraz z przepisem. Wyglądał tak smakowicie, że od razu wziąłem się za gotowanie. Gdy potrawa była gotowa, usiadłem do stołu. Byłem tak zdenerwowany jak nigdy. To na tę chwilę czekałem od wielu tygodni, a nawet miesięcy. Byłem spocony, a dłonie, w których trzymałem sztućce, trzęsły się. Sam zapach był niesamowicie zachęcający. Odkroiłem kawałek. Spróbowałem. Nic już nie było takie samo. Każde inne danie stało się dla mnie nudne, potrzebne tylko do zaspokojenia głodu, nie do cieszenia podniebienia. Andrzej co jakiś czas przysyłał mi nowe porcje mięsa. Doskonale wiedziałem, co to za mięso, ale nie miałem pojęcia, skąd je brał. Nie interesowało mnie to. Ważne, że mogłem się rozkoszować tym niesamowitym smakiem. Okazało się, że owo forum co roku organizuje w różnych państwach zjazdy, na których trzej najlepsi kucharze przygotowują swoje dania. W tym roku ów zjazd miał się odbyć w Polsce. Nie wierzyłem w swoje szczęście. Co prawda dobrze zarabiam i byłoby mnie stać na wyjazd za granicę. Ale w domu wszystko smakuje lepiej. Zjazd odbywał się w sąsiednim mieście.
moje podniecenie było ogromne. Cały czas myślałem o tym, jakich pyszności przyjdzie mi spróbować. W hotelu poznałem Andrzeja. Był już na 3 takich zjazdach. Dania, o których mi opowiadał, były wręcz bajeczne. Mógł godzinami mówić o każdym z nich. W tym roku wśród kucharzy byli jego 2 ulubieńcy z poprzednich lat i 1 debiutant. Cały dzień nic nie jedliśmy, żeby móc zmieścić jak najwięcej. Wreszcie nadeszła godzina rozpoczęcia uczty. Spotkanie odbywało się w piwnicy jednej z pobliskich ruder. Z zewnątrz to miejsce nie wyglądało zbyt zachęcająco. Gdy weszliśmy do środka, szczęka mi opadła. Pokój, w którym się znajdowaliśmy, przypominał wystrojem najlepsze restauracje. Wszyscy goście byli ubrani w najlepsze garnitury, a między stolikami przechadzali się eleganccy kelnerzy. Zajęliśmy z Andrzejem miejsca. Podszedł do nas kelner i podał kartę z drinkami. W ofercie były najlepsze wina, whisky i koniaki, piwa z całego świata i drinki, o których nigdy nie słyszałem. Andrzej zobaczył moją zaskoczoną minę, uśmiechnął się i rzekł: przyzwyczaję się, to bardzo zamożni ludzie. Zamówiłem szklankę szkockiej whisky z nieistniejącej już destylarni, a mój kompan kieliszek równie trudno dostępnego wina. Na scenę, która znajdowała się przed stolikami, wszedł wysoki, szczupły mężczyzna po 60. Witam was wszystkich na tym wyjątkowym zjeździe. W szczególności witam nowych członków, których mam aż 4. Jestem pewien, że nie widzimy się po raz ostatni. Nazywam się Jonathan Wilson i jestem szefem i głównym założycielem naszego forum. Pierwszy raz gościmy w tym pięknym kraju. Pochodzę z Anglii, ale znam wielu Polaków. I przyznam szczerze, zawsze chciałem zwiedzić to państwo. Ale skończmy już tą gadkę i zacznijmy ucztę. Na scenę zapraszam pierwszego z naszych kucharzy, pana Józefa Laka ze Słowacji. Na scenę wszedł wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna około 40, uśmiechnięty od ucha do ucha. Daniem, którego spróbujemy, będzie specjalna zupa Józefa. Właśnie dzięki temu przepisowi wygrał 2 lata temu zawody w Danii, organizowane przez jednego z założycieli naszego forum, Smacznego. Do sali weszli kelnerzy z talerzami. Szybkim i pewnym krokiem podchodzili do stolików. Zupa okazała się świetnie doprawioną mieszaniną krwi ludzkiej i krowiej. Pływały w niej duże kawałki oczu i pokrojone wcześniej grillowane kobiece palce. Metaliczny smak klejącej się gorącej krwi w połączeniu z tak różnymi od siebie smakami słonych oczu i miękkiego mięsa z palców okazał się strzałem w 10. To zdecydowanie była najlepsza zupa, jaką w życiu jadłem. Niestety, zanim się spostrzegłem, mój talerz był pusty. Złapałem za rękę mojego kompana i zapytałem, czy można prosić o dokładkę. Oczywiście, że można, ale lepiej się wstrzymaj. To dopiero pierwsze danie, potem będzie lepiej, odpowiedział uśmiechnięty Andrzej. Cierpliwie zaczekałem, aż wszyscy zjedli. Na scenę znów wszedł nasz gospodarz. Mam nadzieję, że smakowało. Teraz przywitajcie naszego byłego forumowicza, który obecnie robi prawdziwą furorę swoimi przepisami. Łączy tradycje swojego kraju z nowatorskim podejściem do kuchni, z gorącej Hiszpanii, Raúl Ibáñez. Raúl był dosyć młody, miał góra 25 lat. Zainteresowało mnie to, że zaczynał jako forumowicz, a teraz doznał zaszczytu zaprezentowania swojego dania. Byłem wyjątkowo ciekaw jego potrawy. Kelnerzy znów weszli do sali. Na talerzu leżało coś o lekko jajowatym kształcie wielkości małego melona. Drodzy przyjaciele, jak już wspomniał nasz gospodarz, Sir Jonathan, w swojej kuchni łączę hiszpańską tradycję z naszym forumowym stylem.
Specjalnie na ten zjazd postanowiłem połączyć najbardziej kontrowersyjną tradycję z mojego państwa z jakże kontrowersyjnymi zwyczajami żywieniowymi, które preferujemy. Korida plus ludzkie mięso. Niespotykane połączenie. Drodzy bracia i siostry, na talerzu macie bycze jądra faszerowane delikatnymi mózgami siedmiolatek. Buen provecho. Umierałem z ciekawości. Nie było łatwo wbić widelec w lekko gumowate mięso jąder. Jadłem już kiedyś bycze genitalia. Nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia. Jednak danie Raula to było coś niesamowitego. Gumowate i twarde jądra plus delikatny i soczysty mózg komponowały się idealnie. Andrzej miał rację, żeby nie brać dokładki zupy. Przysmak zaserwowany przez Hiszpana był czymś o wiele lepszym. Wszyscy goście dosłownie pochłonęli swoje porcje. Na scenę znów wszedł Sir Jonathan. Widzę, że wszystkim smakowało. Dla waszego dobra jednak lepiej, żebyście jeszcze mieli miejsca w żołądkach, bo oto gość specjalny. Gość wyjątkowy. Legenda wśród kucharzy wraca na nasz zjazd po 10 latach przerwy, spowodowanej odsiadką w więzieniu. Najlepszy z najlepszych z dalekiej Japonii, Yoshihiro Yamamoto. Japończyk był już sporo po 60. Niski, przygarbiony i siwy, ale pełen wigoru. Do sali znów weszli kelnerzy. Pan Yoshihiro przygotował dla nas kawałek ludzkiego jelita, nadziwanego aż 7 gatunkami ludzkich pasożytów. 3 gatunki tasiemców, nicień oraz ludzkie glisty. Gdy rozciąłem swój kawałek jelita, zapach mnie wręcz powalił. Jeszcze nigdy moje zmysły węchu nie zostały tak bardzo pobudzone. Aż zakręciło mi się w głowie. Łzy napłynęły do oczu. Dosłownie cały się trząsło. Odciąłem kawałek i spróbowałem. Każdy z pasożytów miał inną budowę. Zupełnie inaczej smakował. Jelito również przesiąkło całą mozaiką tych aromatów. Moje kubeczki smakowo oszalały. Wręcz zwariowały. Nigdy czegoś takiego nie czułem. To danie dosłownie uzależniało. Pochłonęło w mgnieniu oka i zażądałem dokładki. Nie ja jeden. Wszyscy wstawali i wołali kelnerów. Drodzy Państwo, niestety niektóre z pasożytów użytych do produkcji tego dania są bardzo rzadkie i trudno dostępne, więc nie mamy więcej. Gdy usłyszeliśmy to zdanie Sir Jonathana, wpadliśmy w szał. Każdy chciał więcej i więcej. Ludzie zaczęli się na siebie rzucać. Ja sam rzuciłem się na Andrzeja, który był najbliżej. Wbiłem mu nóż w brzuch. Wyjąłem jelita i zacząłem je pożerać. Niektórzy uciekali, inni, jak ja, pożerali współtowarzyszy. Sir Jonathan uciekł, ale Yoshihiro nie ruszył się z miejsca. Stał i patrzył się na tę masakrę z szerokim uśmiechem. Czuł satysfakcję. Zrozumiałem, że właśnie tego chciał. Uświadomił nam, że nie różnimy się od zwierząt, a on i tacy jak on mają nad nami władzę, że jest naszym treserem i panem.